Od pewnego czasu w Olsztyn odwiedzają znani artyści. Popatrzmy, kto tym razem do nas przyjechał. Opiera. Dlatego też chciałbym tu zaapelować do tych państwa, którzy mają... 1 kwietnia w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa pracy. Po niej nastąpił program artystyczny. Wzięły w nim udział gwiazdy polskiej estrady Halina Frąckowiak, Dorota Stalińska i Krzysztof Piasecki. Publiczność dopisała. Można było usłyszeć wiele nowych i dawno już znanych piosenek. Jak kłania się prezydent? Ja kiedyś się zastanawiałem, dlaczego pan prezydent się tak kłania. Myślałem, że dlaczego on się w tę stronę pochyla, a nie w tę. I doszedłem do wniosku, że dlatego, że tu ma tę klapę. I to nieelegancko by tak było matką do podłogi. Potem pomyślałem, no dobrze, a dlaczego tak głęboko się kłania? I doszedłem do wniosku, że dlatego, żeby się odróżnić od poprzedniego prezydenta, który kłaniał się tak. Z tymczasowej stolicy Polski. Ja zareklamuję ją w ten sposób, że wymienię jej imię i nazwisko. Halina Frąckowiak! Kombinują, wymyślają, ustanawiają, uchwalają, co im wolno, czego nie wolno, co powinniśmy, czego nie powinniśmy, a jeszcze od niedawna, kiedy nas wsadzać do więzienia. To znaczy, żeby nie było nieporozumień, ja uważam, że mężczyzna to też człowiek. Jak najbardziej. Natomiast twierdzę, że różni się on od kobiety, no jak wiem, różnymi szczegółami, ale różni się również tym, że tak kombinuje, tak lawiruje, tak wymyśla, nie tak, jak tu pogodzić tę siostrę przyrodnią, tę koleżankę z wojska. Znaczy, nie twierdzę, że panowie kłamią, nie, bo może. Twierdzę tylko, że nie zawsze mówią prawdę. No ale może są do tego zmuszeni naszą tradycją obyczajową, moralno-kulturową. Są na przykład takie miejsca na ziemi, gdzie panuje wielożeństwo. Fantastyczne. Na przykład w Afryce. Nie wiem, czy ktoś z państwa był w Afryce. Ja byłam i w tej Afryce na przykład jak idzie 5 wspaniałych kobiet, ubranych w identyczne, piękne zaboje i obsypanych złotem od stóp do głów, stąd, dotąd i z powrotem. To znaczy, że jest to 5 wspólnych żon jednego faceta. Ten facet na ogół idzie z tyłu. On jest na ogół taki malutki, chudziutki, wysuszony. Znaczy to, że jest malutki wysuszony, to nie dziwota, jak się patrzy na te dorodne murzynki. Ale panowie, jak on to robi, że on je wszystkie tym złotem zdoła obsypać, co? To jest pytanie. Ja patrząc na tę sytuację, w każdym razie pomyślałam, że ja jednak jestem za wielożeństwem. Bo matczna, bo pani o miłości ciągle śni. I taka pani smutno jest liryczna, banalnie opisując swoje sny. Pani jest monotematyczna, a wokół czas szalonych zmian znów pani pisze, że tragiczna miłość
dotknęła pani dawnych ran. Pani jest monotematyczna, walcząc tak o kobiecość swą, a rzeczywistość nasza jest komiczna, z tysiącem wyciągniętych dziś do władzy rąk. Pani jest monotematyczna, choć w oku cynizm czai się. Czy nie pociąga pani polityczna proza? Odpowiem krótko. Proszę państwa, nie! Trapez, czy jakoś tam? No to gdzie tę woltyżerkę odstawia? To też najpierw widzi mikrofony, potem dopiero te puste miejsca. Bo oni stale gdzieś chodzą, ci posłowie, bo to ważne sprawy mają. Zwłaszcza jeden stale gdzieś chodzi, ja nawet znam jego nazwisko, on się nazywa Kworum. No, napisali w gazecie, nie było kworum, nie uchwalili. Patrzcie, jaka dyscyplina, jednego nie było, nie uchwalili. Żeby mu przykro nie było. Nie, tam techniki dużo jest w Sejmie. Przedtem mieli takie komputery, takie... Nie, jeszcze raz. A teraz nie, to mają przyciski. Cztery w jednym miejscu, żeby jedną ręką się dało nacisnąć. Tu cztery już ośmiu oddało głosy. Tablice mają taką napisane. Głosowało 500, za 300, przeciw 300. Wszystko się zgadza. Podobno ta laska marszałkowska nawet ma niedługo być elektryczna. No tak gdzie to? Mikrofony, no wszędzie, ta technika nas dopada. Nawet w kościele potrzebne są mikrofony, żeby było dobrze słychać. Ja raz byłem w kościele. No byłem, no co, naprawdę. Była komunia, pierwsza komunia mojego ojca i... Strasznie trudno go było namówić, żeby do tego becika wszedł. Jakoś się udało, potem matka chrzestna go tym szampanem rąbnęła. I w pewnym momencie ksiądz zwraca się do wiernych w te słowa. Przekażmy sobie znak pokoju. A tu spod kościoła tu, 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 tu. Autoalarm się włączył. Żebyście widzieli, jak oni wyrywali na wyścigi do tych samochodów. Ksiądz był pierwszy.